Co tam? O! Jest! Szukaj. Mam! Co masz? Patrz. Co to znalazłaś? Pokaż. Kasa. Kasa? Muzyka musi być. Witajcie o poranku. Ja już na alejce nad Jeziorem Suskim. Musiałem wstać rano, bo dzisiaj dosyć pracowity dzień. Przyjeżdżają dziewczyny do sklepu, Ewelina i Hania. Dzisiaj mam bojowe zadanie dobrać dziewczynom sprzęt. O ile dla Hani będzie to proste zadanie, bo jest dzieckiem i są specjalne wykrywacze dla dzieci. Natomiast tutaj dla Eweliny to już większe zadanie, ponieważ do końca nie jest zdecydowana, który wykrywacz by chciała. Ma być to wykrywacz wodoodporny, bo chciała spróbować brodzenia w wodzie. Dlatego udamy się dzisiaj na plażę i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Firma Nocta Macro wyprodukowała dwa modele wykrywaczy przeznaczone dla dzieci. Wykrywacze te są również wodoodporne, dziecko może zanurzać je w wodzie. Są to modele Mini Hort dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat i Midi Hort, model, który jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Zobaczymy, jak nam pójdzie, zobaczymy, czy mała detektorystka Hania zainteresuje się detektorem, czy zaciekawi ją ten temat. Aż jestem ciekawy. Dzień dobry, jestem Hania. Witajcie. Jesteśmy w drodze z Hanią do sklepu Krzysztofa, do sklepu z wykrywaczami metali. Hej! Mamy tam przygotowaną niespodziankę dla Hani w postaci detektora. Pokażemy jej, jak go używać. Jesteśmy już na miejscu. Dobra, wchodzimy. Zobacz, Hania, tu jest, patrz, tu jest, widzisz? I tu jest, zobacz, widzisz? To musisz wcisnąć w ten sposób, patrz, ja ci pokażę, nie? I zrobisz to samo, patrz. Patrz, zobacz, Hania, tu i przekręcasz, nie? Chcesz sama to zrobić? No, proszę. No, wciśnij mocno, no. I przekręć do siebie. Mocno, mocno wciśnij. No i ten sam, zobacz. O. I teraz zobacz. Tutaj wciśniesz, odpalasz wykrywacz. No, tu mocno wciskasz. No. Co tam się... Zobacz, odklej tą folię z dołu, no. I zobacz, co tutaj masz. Zobacz, cewkę musisz wyprostować w ten sposób. Wyprostuj tą cewkę. No, tutaj zobacz, tu, Hania, tą cewkę wyprostuj. No, dobra. I teraz co? Wyciągamy pieniążka, tak? I zobaczymy, jak to działa. Z portfela. Zobacz. Weź tam nad cewką pieniążka. No. Daj teraz, ja tak, ja ci pokażę, a ty zobacz tutaj na monitorze. Trzymaj wykrywacz. Trzymasz, no. Wykrywacz. I zobacz, co tu jest na monitorze. Ja ci będę pokazywał.
setkę musimy nisko prowadzić. Zobacz, ja ci kładę pieniążka, Hania, na dół, a ty musisz ruszać w ten sposób, tak? No, nad pieniążkiem. Co tu ci wyświetla na monitorze? Podpatrz. Pójdziemy na plażę, także Hania będzie miała możliwość poszukania pierwszych swoich znajdek, tak, Hania? Jakbym nie miała ukrywacza, to bym nie znalazła pieniążka. Nie? Bez wykrywacza nie znajdziesz pieniążka? Idziemy teraz na jeziorko. Pa, pa. My już gotowi, wybieramy się na plażę. Plaża leży około 200 metrów od sklepu, także jest to bliziutko, nawet nie pakowałem rzeczy w samochód, tylko idziemy pieszo. Co prawda jestem obładowany, aż śmiesznie to wygląda, natomiast bez sensu było podjeżdżać autem. Z przodu ekipa, Hania i Ewelina, każdy ma swój wykrywacz. Szczęśliwy i zadowolony. Hania, zadowolona z nabytku? Co będziesz szukała dzisiaj? Co? No powiedz nam. Ewelina też ma swój wykrywacz. Nie chwaliła się wcześniej. Wybrała sobie Questa Q30. To będzie debiut szukania w wodzie. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Ja mam sito bardziej zaawansowane, a tutaj Ewelina ma sito takie lekkie na drążku, które nie jest zbyt ciężkie, nie? Dochodzimy do plaży. Jak wrażenia, Hania? Dobrze. Co? Dobrze. Czego szukasz? Czego szukasz, powiedz? Tak. Czy to patrz? Ja patrzę, no. Patrz! Nie mogę dokleczać! Był tam sygnał, tak? Mało, wyłącz to, bo ja nie mogę słyszeć jak mój pyka. Ja muszę tam też sięgać? To tak. To jest bez obaw. Co znalazłaś? Pochwała się. A, coś dla Hani. Co to Hania jest? Pieniążek. Mam dać Stufowi. Stuf, weź to. Schowamy do skarbonki. Musisz się odsunąć, Hania. Dlaczego? No bo mi... Jak pierwsze wrażenia związane z poszukiwaniami w wodzie i z detektorem Quest Q30? Nowe doświadczenie, pierwszy raz jestem w wodzie, więc mam nadzieję, że będę częściej wracał. A od kogo się nauczyłam? Od kogo? Od Stofa. Oczywiście. A kto mnie nauczy tak trzymać rękę? Kto? Krzysztof. Pięknie. Młoda detektorystka już po poszukiwaniach, kąpie się. Natomiast teraz jest ten czas dla mnie, gdzie ja mogę sobie trochę pochodzić i poszukać w wodzie. Dziewczyny sobie odpoczną, natomiast ja zabieram się do pracy. Nie wiesz. Aha!
Walka pocie. Walka. Sitar, którego używam, jest dosyć dużych rozmiarów. Ja już jestem wyćwiczonym detektorystą, który wie, czego konkretnie chce. Wygląda to w taki sposób, że w momencie, kiedy cewką przemiatam i znajdę sygnał, to sito ma mi jednorazowo wybrać wszystko, co znajduje się pod jego powierzchnią, czyli rozmiary tego sita są większe od cewki, snajperki, którą stosuję. Natomiast samo sito jest praktycznie pancerne, specjalnie skonstruowane, posiada spawy i nity, jest robione przez konstruktorów, także producent tutaj daje gwarancję dożywotnią. Dziurki są wielkości takiej, że nawet jedno groszówka nie wypadnie, są specjalnie plastrowane. No i oczywiście drążek, który też można opcjonalnie dokupić, jest zamontowywany na system mocowania. Także piękne rozwiązanie. Rączka z gumy, niezniszczalne. Także w tym z takim zestawem pracuję cały czas. Jestem z tego zadowolony. Mam jeszcze jedną cenną uwagę, zwłaszcza dla osób, które chcą zacząć przygodę z poszukiwaniami. Dobierając sprzęt na swoje potrzeby, czy to będzie model podstawowy, średnio zaawansowany, czy ten stworzony dla osób, które już są zaawansowane, nie musicie obawiać się o ustawienia. Każdy wykrywacz metali ma wbudowane tak zwane programy fabryczne. Pozwalają one na to, że użytkownik, który nie miał nigdy styczności z detektorem, może go włączyć, wybrać program i szukać. Na początku zalecam, aby chodzić na ustawieniach fabrycznych, poczuć wykrywacz, zapoznać się z jego menu i zobaczyć w ogóle jego funkcjonowanie, a w dalszej kolejności dopiero ustawiać go w sposób taki, aby był głębszy i szybszy. Na początek wystarczą ustawienia fabryczne. Dzisiaj używaliśmy następujących wykrywaczy. Ja pracowałem na Nocta Macro Multi Amphibio, Hania na Nocta Macro Mini Hordzie, natomiast Ewelina na Questie Q30. No i koniec na dzisiaj poszukiwań. Pochwalimy Wam się tylko monetami, jakimi znaleźliśmy. Bardziej to była zabawa niż typowe poszukiwania. No ale chcę, abyście zobaczyli, że poszukiwania to nie tylko skarby, ale poszukiwania to też jakaś radość, to też rodzina. Jeżeli potrzebujecie porady w doborze wykrywacza metali, poniżej znajdziecie kontakt do mnie. Śmiało piszcie, dobiorę wykrywacz metali do Waszych potrzeb, czy to dla kobiety, czy dla mężczyzny, czy również dla dziecka. Na dole w opisie znajdziecie również kontakt do Eweliny. Myślę, że jeżeli chcecie, aby to kobieta zaopiniowała sprzęt do poszukiwań, napiszcie do niej śmiało.